Znajdujemy się obecnie przed jednym z polskich ciężkich schronów bojowych budowanych w latach 30. dla ochrony Górnego Śląska przed agresją niemiecką. Były to fortyfikacje należące do obszaru Warownego Śląsk, czyli takiej polskiej linii fortyfikacji, która tutaj została budowana od początku lat 30. do wybuchu wojny w roku 1939. Ochrony te nie brały udziału w czynnych walkach, ponieważ w roku 1939 w czasie agresji niemieckiej na Polskę zostały okrążone przez wojska niemieckie na północnym obszarze i wojska niemieckie obeszły fortyfikacje od tyłu i żołnierze polscy zagrożeni okrążeniem w 1939 roku zmuszeni byli się wycofać i opuścić te fortyfikacje. Więc fortyfikacje nie spełniły większej roli w czasie kampanii wrześniowej. Pod koniec wojny na przełomie roku 1944-1945, kiedy Armia Czerwona wkraczała tutaj na teren Śląska, był to styczeń roku 1945. Wojska niemieckie wycofywały się tutaj przez rejon Kochłowic. Zostały, można powiedzieć, że mniej więcej znajdują się tamte lasy, zostały tam okrążone przez wojska radzieckie i tam znalazły się w kotle i zostały wybite przez żołnierzy radzieckich. Część żołnierzy niemieckich została rozstrzelana i ich masowe groby znajdują się jeszcze do dziś na terenie tamtych lasów. Niedawno była przeprowadzona ekshumacja jednej z takich mogił znajdujących się właśnie tutaj na tym rejonie. A kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach można było zwiedzić kochłowicki obiekt w ramach pierwszej nocy na bunkrze, organizowanej przez Stowarzyszenie Genius Loci. Mimo niesprzyjającej aury dopisali miłośnicy regionalnej historii oraz maszketów. Dzisiaj podczas naszego nocnego zwiedzania bunkra frekwencja mimo wszystko dopisała, mimo niekorzystnej pogody. Ludzie najbardziej interesują się jak zwykle bronią, pytają się, czy te wszystkie karabiny, które się tutaj znajdują, czy to są oryginały, bo tak w większości one wyglądają, są praktycznie identyczne jak te oryginalne z czasów wojny. Jednak 99% naszego wyposażenia to są repliki, świetnie wykonane. Mamy też kolekcję pocztówek i zdjęć z okresu przedwojennego, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądały miasta jeszcze 70 lat temu. Nie do poznania bez architektury komunistycznej. Ludzie częstokroć nie rozpoznają tych miejsc, mimo że mieszkają kupę lat. Aby jeszcze bardziej ożywić historię, pod bunkier zaproszono grupy rekonstruujące wojska z czasów II wojny światowej. Na naszej małej dyramie zaprezentowaliśmy namiot złożony z dwóch pałatek. Taki namiot używali żołnierze na przykład w czasie ćwiczeń. Poza tym na łóżku polowym można zobaczyć elementy ekwipunku, uzbrojenia, umundurowania, jakie nosili żołnierze w okresie międzywojennym. No, kultywowanie tradycji to jest może dużo powiedziane, ale u nas grupa, która działa na Górnym Śląsku, no wiele osób ma po prostu te wśród przodków osoby, które gdzieś tam w tej niemieckiej armii służyły. Także no, kultywowaniem bym tego nie nazwał, ale jest to jakieś nawiązanie do historii, którą przeżyła jakaś tam część rodziny, powiedzmy. Gdy zapadła noc, przyszedł czas na maraton filmowy, którego główną tematyką była dwudziestowieczna historia Górnego Śląska. Na Górnym Śląsku Volkslistą objęto... Myślę, że wrażenia, które zostały z tej nocy, z dzisiejszego wieczoru, u osób, które odwiedziły ten schron, są naprawdę bardzo pozytywne. Byli zaskoczeni tym, co się udało w środku odtworzyć, jak to wszystko w środku fantastycznie wygląda. Bardzo dużo osób zostało jeszcze na nocy filmowej, która właśnie się kończy w tym momencie. Obejrzeliśmy dzisiaj kilka filmów dokumentalnych, które dotyczyły głównie XX wieku na Górnym Śląsku, trudnej historii Górnoślązaków w tym miejscu.